Siemanko, to już ten okres, to jest ta pora, kiedy witamy naszego czerwonego stwora. Święta nastały, okres może, na który czeka wiele osób, ja też, mimo że jestem już dość stary, to jednak na nowo przy moich dzieciach odkryłem magię świąt. I bardzo lubię ten okres, kiedy można sobie odpocząć, zrelaksować się po całym dniu gotowania i bawienie się z dziećmi. Co jest najważniejsze w naszym życiu, to jak zawsze powtarzam, żeby utrzymywać swoje wewnętrzne dziecko ciągle żywe. Bo jeśli wasze wewnętrzne dziecko będzie szczęśliwe i wiecznie żywe i zadowolone, to wy będziecie zadowoleni i cały świat wokół was i wszyscy inni też będą zadowoleni. Cechą takiego mojego wewnętrznego dziecka jest to, że lubię różnego rodzaju święta i celebracje. I w tej kategorii królują dwa święta: Halloween i Boże Narodzenie. Cieszy mnie w Bożym Narodzeniu właśnie, jak już zapadnie zmrok, kiedy są światełka, choinka ubrana, jest ten klimat, cisza, spokój, szklaneczka whisky i chill na sofie. I dlatego też, jak w Halloween, gdzie miałem o tym filmik jakiś czas temu, z 2 lata temu, szukam też tego klimatu w grach. I dzisiaj chciałem właśnie zrobić jakiś filmik na spokojnie, na chillu, taki w świątecznym klimaciku, sprawdzając, jak wygląda obchodzenie świąt Bożego Narodzenia w grach, w które ja gram. Już pomijam takie singlówki jak God of War i tak dalej, czy Cyberpunk, ale mówię o grach online jak World of Warcraft, Sea of Thieves i Red Dead Redemption. Oczywiście, jeśli ktoś z was gra w Warcrafta, to tutaj nie będzie żadnej tajemnicy, że Warcraft w tym temacie rządzi. Ale chciałbym to skierować może do kogoś, kto nie gra tak w gry i nie wie, jak to wszystko wygląda, i zrobić sobie takie malutkie studium i sprawdzenie, jaki klimat, w jakich grach, jak jest przedstawiany. No to może już without further ado, let's check it. Na pierwszy ogień idzie Red Dead Redemption. Poza tymi strojami, które teraz widzicie na ekranie, tymi świątecznymi, jest tak naprawdę mało rzeczy dodanych. Dodano nam śnieg, kiedyś pokazywał się randomowo, teraz jest jakby cały czas przez okres świąteczny śnieg nam towarzyszy, więc jest to jakiś klimat. Dodaje trochę realizmu w porze roku, w której jesteśmy. Odwiedziłem kilka miejsc, jak Valentine. Niestety całe miasto nie jest w ogóle przystrojone, co jest trochę rozczarowujące. Nie ma żadnych dekoracji, poza jakimś tutaj małym rapem na słupie i tak dalej. Więc jest to troszeczkę rozczarowujące. Wiadomo, gra jest troszeczkę już martwa. Rockstar nie przykłada się do niczego nowego w tej grze, więc niestety no jest, jak widać, sucho. Poza Valentine wybrałem się do St. Denis, też rozczarowująco, żadnych choinek, żadnych stroików, lampionów, ani nic takiego. W Munchaku swoim własnym znalazłem właśnie jakąś osobę, jak to widzicie na drzwiach. Ku mojemu zaskoczeniu, w środku mojego Munchaka spotkałem innego gracza. Wydawało mi się, że nie można tam wejść, dopóki cię ktoś nie zaprosi. Jak on się znalazł w moim Munchaku i sobie sam pił, nie wiem. Próbowałem się dowiedzieć, zapytać się, kto to jest, jak tu się znalazł, ale oczywiście nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Nawet się wychyliłem i napisałem na prywatną wiadomość tego gracza, jakim cudem wszedł do mojego Munchaka, ale nie dowiedziałem się niczego. How did you get to my moonshine shack? I to jest taka naprawdę jedna z niewielu dekoracji, którą w grze można spotkać. Te światełka, one się pojawią właśnie na święta. Mam też swoją własną choinkę, którą możecie tutaj zobaczyć. Ta choinka jest skopiowana, ona potem się pokazuje też. Jest taka sama choinka w moim obozie. I to są w sumie jedyne dwa miejsca, gdzie na spokojnie można zacząć choinkę i jakiś klimat świąteczny poczuć. Też jest troszeczkę rozczarowujące. Mój partner mógłby być tu ubrany w tym obozie bardziej świątecznie. Te stroje darmowe, które wam pokazałem, są dostępne. Trzeba je sobie odebrać. Nie chciałbym się na tego odbierać, bo lubię być ubrany tak, jak tu jestem. I ostatni taki naprawdę klimat świąteczny w tej grze, który jest dodany, to w momencie, kiedy zdecydujemy się zagrać sobie jeden ze scenariuszy, czyli telegramy, i wybierzemy sobie jedną z właśnie Mary Call to Arms. Ja tu wolę Valentine Auction Yard wam pokazać. Na tym yardzie, jak widać, jest jakaś tam świąteczna ozdoba, są jakieś chorągiewki, powiewają świąteczne, jest kilka lampionów. Tu też mamy kilka choinek i tak naprawdę to jest tylko tyle. Jak widzicie, oświetlenie w budynku, choinki, o których wspominałem, są tutaj. Kolejne są przy shopie, czy może stajni.
I to jest tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o zdoby świąteczne. Jest fajny klimacik, można podczas tego scenariusza zastrzelić trzy cele ukryte randomowo. Jeden jest tutaj, on się zawsze pojawia w tym momencie, w miejscu. Reszta jest chyba, pojawia się w momencie, kiedy zaczyna się rozgrywka. Są te trzy cele, tu jest drugi cel, on też się chyba standardowo tu pojawia. I jeśli zastrzelimy te trzy cele podczas rozgrywki, znajdziemy czas i znajdziemy te cele, to ktoś powiedział, że ktoś na YouTube powiedział, że wtedy jest szansa zobaczyć gdzieś tam pomykającego Mikołaja po niebie, który się na chwilę pokazuje, ale to chyba jest nieprawda. Po prostu, o, zaczyna się pokaz fajerwerków nad miastem. I to jest jedyne, co w tej grze można zobaczyć właśnie. Szkoda właśnie, że nie pojawia się jakiś Mikołaj, taki troszkę bardziej z jajem klimat. No ale jest to też miłe. No i niestety tylko tyle. Fajne jest to, że te scenariusze się rozgrywa wieczorem, więc widać oświetlenie świąteczne, widać te fajerwerki. Nie wiem dlaczego, ale ja lubię takie połączenie między właśnie ciemną nocą plus świąteczne światła i choinka. Dla mnie to był taki magiczny wygląd. Jest to rozczarowujące, ale z drugiej strony no, można w jakiś sposób oko pocieszyć, jeśli ktoś takie klimaty lubi. I tak naprawdę tyle. Wieczna zima, kilka ozdób, trzy choinki w trzech miejscach powiedzmy i tyle jeśli chodzi o Reda. Na drugim miejscu Warcraftik. Warcraft nigdy nie zawodzi. W Ogrimmarze mamy choinkę, która stoi tu od lat. Pod choinką są prezenty i nasz orkowy Mikołaj. Nie jakiś czas temu dodano właśnie sanie Mikołaja, którymi można się przelecieć. Z tego co wiem, to one się pojawiają wieczorami, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak, czy późnym popołudniem. Można sobie wybrać miejsce w saniach i przelecieć się naokoło Ogrimmaru, a można też sobie wybrać jednego z reniferów i lecieć sobie na naszym reniferze. Całe miasto jest dookoła ozdobione. Nasz Mikołaj pod choinką czeka cierpliwie. Można dla niego zrobić questa. Przynieść mu oczywiście ciastka i mleko, oddać. I oddając otrzymujemy prezencik. W prezenciku kryją się zawsze jakieś zabawki. O, to mój synek w tle, bardzo was przepraszam. Tu mamy cydra świątecznego, którego się możemy napić. Dodano także taki smaczek, jak tutaj właśnie Tyr na jednej z dungeonów nosi świąteczną czapkę tylko i wyłącznie w okresie świątecznym. Też to jest taki fajny, nowiutki akcencik. Wszystkie miasta są przystrojone, jak widzicie, choinki na każdym kroku. Valdraken, Ogrimmar, Undercity, wszędzie wszystko jest przystrojone. Potykacie się dosłownie o ozdoby choinkowe, o prezenty i motywy świąteczne, co mnie bardzo cieszy. Tutaj bierzemy sobie kłeścika, żeby uwolnić mecena. Lecimy do Arati Highlands, przebieramy się w Mikołaja. Przy okazji, czekając na Grincha, którego musi zatykować, można od bałwana wziąć questa na odzyskanie skradzionych prezentów. To jest właśnie mega klimatyczny wątek świąteczny i tylko i wyłącznie do dostania w naszym Warcraftcie. Czekając na Grincha, pojawia się Grinch i go lejemy. Nie pamiętam, co było pierwsze, czy ten Grinch Warcraftowy, czy Grinch z Jimem Carreyem. Musiałbym sprawdzić, skąd się wziął Grinch i czy to istnieje w jakiejś tam kulturze, nie wiem, za oceanem dłużej, czy po prostu pojawiło się przy okazji komercyjnego filmu. Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Zabijamy Grincha, odzyskujemy sobie prezenciki. Potem uwalniamy naszego renifera Mecena, nie mylić z naszym Memcenem, niestety. On był chyba pierwszy, Sławek pojawił się drugi, więc oczywiście ten renifer jest oryginalny i jego nazwa też jest oryginalna. I to są wszystkie właśnie takie aktywności do zrobienia w Warcraftcie. Potem nam pozostaje czekać na 24 grudnia i tutaj pod choinką właśnie uaktywniają się prezenty, które można sobie zebrać jako kłeściki. Zbieramy prezenty, z prezentów wypadają nam różnego rodzaju zabawki, jak tu przed chwilą widzicie mojego tego ptaszka na saniach świątecznych. Tu widziałem, ktoś miał na czapce jakiegoś ptaszka, więc są pewnie różne warianty. To jest mój ulubiony motyw. Zbieramy sobie prezenciki, z nich wypadają toysy, zabawki, które możemy dodać do naszej kolekcji zabawek, które zbieramy sobie w grze. Jeśli ktoś gra, to wiecie, o co mówię, a jeśli ktoś nie gra, to mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię.
trzeba wszystkie zebrać naokoło choinki i potem możecie sobie już wybierać. Tutaj dostajemy jakiś pasek, który sprawia, że możemy ustawić tor wyścigowy dla innych graczy. Tego jeszcze nie próbowałem, to jest całkiem nowa zabawka. No, między innymi taka na przykład, nie? Możemy, dostajemy też tutaj właśnie taki czar, dzięki któremu nasz mount, którego przywołujemy, może zamienić się w świątecznego renifera. Uwielbiam te zabawki, bo to jest taki fajny klimacik, nie wiadomo co wypadnie, a zebrałem z nich kilka rzeczy do kolekcji mojej Warcraftowej, więc naprawdę czekam na to i jestem ciekaw, co dostanę w tym razem od Warcraftowego Mikołaja. Jak to widać, mamy to. To jest, działa tylko w okresie świątecznym, nie działa to poza świętami, więc trzeba to sobie trzymać przez cały rok, jeśli chce się w klimacie pobiegać. Tu dostałem buty, które sypią śniegiem za każdym razem, jak biegam. A jak obok mnie widzicie, dostałem też mechanicznego Grincha jako towarzysza. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o Warcrafta. Warcraft nie zawodzi, jest napakowany, naszpiekowany motywami świątecznymi i chyba to jest jedyna gra, która tak bardzo ma załadowany świąteczny klimat. No i mój ulubiony Sea of Thieves. Tutaj też są mieszane uczucia, dlatego że od razu po zalogowaniu się do gry, jak widzicie na załączonym obrazku, dostajemy telegram, dostajemy 50 tysięcy golda, czy dostaliśmy, zależy kiedy to oglądacie, 50 tysięcy golda za samo zalogowanie, dostajemy świąteczną flagę, którą wam teraz za chwileczkę pokażę, dostajemy informację, że jest podwójna właśnie renoma, podwójny gold i podwójne doświadczenie, dostajemy te dwa questy legendarne, poszukiwanie czaszki i to tak naprawdę jest koniec naszych free stuff w grze. Przystrój miejsca jest o wiele lepszy w sumie niż w Red Dead, uważam. Są jakieś girlandy, każda tawerna jest przystrojona. Jak słyszycie w tle, gra świąteczna muzyczka. Fajne jest to, że w każdej tawernie skrzypi, strzela ogień w kominku, więc można sobie w spokoju usiąść i pokontemplować na tematy nas tręczące i tak dalej, więc też jakiś klimacik można poczuć, posłuchać sobie muzyczki. Gra ma to do siebie, że mnie mega chilluje i mega relaksuje, mimo tego, że ciągle jest jakieś zagrożenie ze strony graczy, ale tutaj przychodzę się wieczorami wychillować, po prostu grając w Sea of Thieves. I ten klimacik można też poczuć, słuchając nawet tej muzyczki właśnie przy kominku. Niestety cała reszta ozdobników to jest coś, co musicie płacić. Mój strój Mikołaja, który tu widzicie, to oczywiście za prawdziwą kasę do kupienia w pirackim Emporium. Tutaj mamy właśnie tę flagę, o której mówiłem, flagę świąteczną, którą dostajemy. To jest jedyna rzecz za darmo. Całą resztę ozdób świątecznych statku trzeba sobie kupić i niestety popełniłem tą zbrodnię i kupiłem sobie Nie kupiłem kabestanu, kupiłem tutaj właśnie koło sterowe w Mikołaja pirackiego, żagle kolekcjonerskie też trzeba sobie kupić za real kasę i oczywiście galion renifera z płonącymi oczkami, to też trzeba sobie kupić. Niestety cała reszta rzeczy jest do kupienia, no ale ta gra na tym się opiera, gramy sobie za darmo, więc niestety większe rzeczy trzeba kupić, aby wspomóc twórców. Z czym nie mam problemu, bo czasem lubię sobie wydać kapustkę na coś, co mnie cieszy, no ale aczkolwiek ten zestaw się też tego statku jest rozczarowujący, niestety. To jest jedyna choinka, którą w grze mamy, ona jest na przystani Sanctuary. Jedyna choineczka, też ma jakiś klimat, jeśli chodzi o wieczorną ekspozycję. To jest emotka grzebania w torbie świątecznej i tą emotkę, jeśli się nie mylę, dostajemy też za darmo. Ona jest do odebrania, była, czy jest, w zależności kiedy oglądacie, do odebrania w pirackim Emporium. Ma to swój klimacik. Nie powiem, że nie. Cieszy oko, ale jest to rzeczywiście tylko i wyłącznie zasługa twojego portfela. I tak naprawdę tyle. Całą resztę, jak już powiedziałem, trzeba sobie samemu zasponsorować. Czy można było coś dodać więcej? Czy można było wpasować w jakiś bardziej świąteczny klimacik? Ciężko mi powiedzieć. Nie jest to złe,
ale nie jest to też jakieś mega rewelacyjne. Nie cieszy tak oka chyba bardziej tak jak Warcraft. W sumie tym akcentem będziemy sobie kończyć. Powolutku ja muszę wracać do swoich, bo jest pierwszy dzień świąt, moi już tam siedzą i piją i jedzą przy stole w rodzinnym gronie, a ja sobie to nagrywam w swoim własnym domu, bo nie mam innej możliwości. Dzieciaszki mi skaczą na głowie, więc nie ma jak tworzyć, ci wszyscy są na chacie, więc uciekłem na chwilę, żeby to nagrać. Mam nadzieję, że będziecie mieli rodzinne święta, ciepłe, spokojne. Marzy mi się, żebyśmy wszyscy na tej naszej kuli ziemskiej mieli takie święta bez żadnych problemów i stresu i strachów, żebyśmy mogli się kłaść, spać, nie bojąc się, że ktoś się rano nie obudzi. Jesteśmy taką zaawansowaną cywilizacją, a popełniamy takie błędy dalej, niszcząc wokół siebie wszystko i wszystkich, co jest bardzo smutne. Miejmy nadzieję, że kiedyś uda nam się wykształcić taki mózg, który pozwoli nam zadbać o wszystkich naokoło i przyrody, o swój własny dom. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu. Jeszcze raz wesołych świąt.